O tyle, że dostaję zakaz między innymi pracy w dzień. Idąc, no to naprawdę idzie się dziwnie poczuć. No autentycznie, jakby się ze małpą na smyczy szedł. Czyli to takie dosyć kurde, że tak powiem, wytnę to w montażu chujowe, tak? Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Rozmów Tatuowanych. Dzisiaj z okazji Tatu Konwentu w Łodzi spotkałem bardzo fajnych, wytatuowanych ludzi i spotkałem również Pawła. Cześć. I porozmawiamy sobie z Pawłem na jakie tematy? Na tematy oczywiście tatuaży, bo jak widać Paweł dosyć fajnie jest wytatuowany. Jeszcze ma tą lewą rękę, jeszcze ma wolną, ale ma dosyć fajne tunele, co mi się osobiście bardzo podoba. Paweł, powiedz mi na początku, czym ty się na co dzień zajmujesz, powiedz mi? Aktualnie to w Anglii siedzę z dziewczyną i na wózkach akurat jeszcze. Niestety tutaj problematyka z pracą jest taka, że no tatuaże odpadają. Czyli jednak stwierdzisz, że w Polsce jednak jeszcze przez te tatuaże może być mały problem, tak? Tak, duży problem, no dlatego nie mogłem sobie pozwolić na tatuowanie rąk, twarzy, no i tunele dość sporo wnoszą, o tyle, że dostaję zakaz między innymi pracy w dzień. Aha, czyli w Polsce byśmy zakaz pracy, czy w Anglii masz zakaz pracy w dzień? Tutaj mam zakaz pracy w dzień. Czyli to takie dosyć kurde, że tak powiem, wytnę to w montażu chujowe, tak? No chujowe na maksa, dlatego że pracowałem w jednej z dużej sieci na wózkach też widłowych i dostałem oficjalnie zakaz pracy w dzień ze względu na to, że mnie klientela nie oglądała i tyle. Czyli jednak ta tolerancja nie jest w tym kraju taka jak w innych krajach, bo byłem w Anglii, tam jednak dużo osób jest wytatuowanych, zdecydowanie. Na maksa, tyle że problem jest taki, tutaj jak przyjeżdżasz na taki konwent, widzisz naprawdę zajebiste prace, a w Anglii wszystko jest na jedną łapę. Tam jakieś chmurki, głupie elementy dodane, coś religijnego, wszystko w jeden rękaw i równie dobrze z szablonów walą. A, czyli nie ma tam takiej zajawki na jakieś autorskie projekty? Nie, tam jest raczej taka masówka. Po prostu idziesz do studia, mówisz, że chcesz rękaw, on coś tam zaprojektuje i najczęściej jest za pierwszym rzutem, wali to na ciebie i wszystko jest w takim pseudorealizmie. Pseudorealizm. Dobra, no każdy tam jak woli, nie? My mamy tak w naszym kraju tutaj jednak bardzo fajnie. To po prostu na dużo wyższym poziomie. No. Jesteśmy tak, patrząc akurat tam poznałem masę ludzi z całego świata w sumie, tam nie tylko z Europy, no i tutaj chyba mam wrażenie bardzo wysoko poziom trzyma wszystko. Jest, jednak tutaj jest. Także może temat pracy teraz zakończymy. Powiedz mi, jaki jest twój odbiór, twojej osoby wśród powiedzmy na początku znajomych? Znajomych? Nie. Moi znajomi w ogóle od tego tematu body modification to się odcinają, ale no śmieją się od czasu do czasu, albo co z tuneli, no bo to dość duża ingerencja, ale nie ma jakichś większych problemów. No tyle, że się śmiejemy jak gdzieś idziemy, no to centrum zainteresowania jest dość spore. A, czyli jesteś jednak widoczny. No dosłownie jakbyś puścił małpę po centrum, to równie dobrze mogę iść ja i też będzie git. Nie jest to zbyt miłe, ale przyzwyczaić się idzie. Czyli czasami nie, te wzroki czasami nie są miłe, nie są takie... Nie. Tak. Różnica między tutaj, a w UK jest taka. Tam jak idziemy, nawet z dziewczyną, czy idę sam, to jest kwestia tego, że to jest interesujące. Tam czasem się zdarzy sytuacja, że włożą palec w ucho i się pytałem, czy to bolało. To jest śmieszne, bo to pytają na przykład starsi ludzie. A tutaj to jest kwestia tego, że usłyszysz jakieś kilka niemiłych słów, oceniawcze spojrzenie, no i tak idąc, no to naprawdę idzie się dziwnie poczuć. No autentycznie, jakby się ze małpą na smyczy szedł. A to już nie mam więcej nic do dodania, bo jednak faktycznie, no przykro mi się zrobiło normalnie. Ale to, kurde, no zajawka jest, no lubię to robić i wolę chyba, lubię to robić, więc dlaczego ktoś ma mi przeszkadzać w tym, czy jest spojrzenie mnie mało interesuje. No bo jeżeli w przypadku, powiedzmy teraz tuneli, czy jak to się fachowo nazywa tutaj? To co? Mikrodermal, tak, tu mikrodermal i tutaj, to wszystko jest. No to właśnie w przypadku właśnie tych mikrodermali i tuneli, tak, to jeszcze idzie zdjąć albo zrobić operacyjnie? No właśnie nie, wyjąć to mogę sobie kolczyk, a to są implanty, o ile się nie mylę, transdermalne. Mm-hmm. Końcówkę zdejmujesz, a cały ta stópka leży pod skórą i jest tak i tak widoczne. A, czyli ona zostaje tam sobie, tak? Tak, tak. Okej, okay, a tatuaż właśnie w jakby to powiedzieć, w
Polsce uznawany za ciężkie miejsce, czyli dłoń i twarz. Bo jednak tam podjęły decyzję, aby sobie zrobić. Ale po pierwsze, nie bolało. Palce, dłoń to jest znośna, twarz przysnąłem prawie. Najbardziej mnie bolał akurat mięsień i klatka piersiowa obok splotu słonecznego, a problem... No tak, rzuca się w oczy, ale fajnie wygląda. Poza tym akurat w moim przypadku jest to... Nie chcę tu wrócić, więc że mnie nie kusiło, to rzuciłem tu wszystko, podziergałem pysk, ręce i już wiem, że pracy tu nie dostanę. Aha, czyli odcinasz się powiedzmy od tego kraju i tylko przyjeżdżasz teraz tak? Tak, na konwenty przyjeżdżam, do tatuatorów, bo tutaj wolę zapłacić nawet więcej, tu zjechać, zanocować gdzieś i się wytatuować niż tam. A u kogo się tatuujesz, tak z ciekawości? U Ines z od Świtu do Zmierzchu w Łodzi. Okej. I aktualnie akurat ten rękaw, no to kolabo trochę, bo palce i ten element ateistyczny jest od Majka. Okej. Też z tego samego studia. Czyli w czerni idziesz ostro? Tak, wszystko jest na czarno, no tutaj jest element czerwieni, ale to był pierwszy tatuaż, który był no pierwszy, więc jakoś nie próbowałem go wkomponować, zajawka przyszła później. A kim się zainspirowałeś lub czym się zainspirowałeś? Jaki był taki moment w życiu, że zobaczyłeś, no tatuaż, fajna sprawa, ja to chcę. O matko, wiesz co, po pierwsze Rick Genest, zajebiście okay. Mi się podoba w ogóle tak, cała koncepcja tego, że można tak wyglądać i zostać pozytywnie odebranym. A druga osoba to jest w Łodzi, mieliśmy zmodyfikowaną łodziankę, nie pamiętam nawet jak się nazywa. Tam pierze zęby, rozcięty język i tak dalej. I stwierdziłem, że fajnie by było coś takiego zrobić. Miałem dużo bardziej rozszerzone plany, ale później stwierdziłem, że lubię wyglądać jak człowiek, tyle że zmodyfikowano odrobinę. No. Okej, okay. Także ja Pawle Tobie dziękuję za rozmowę, a Wy, jeżeli Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to, aby nie przegapić żadnego odcinka. Social media niech będą Wasze, obserwujcie. Dziękuję bardzo.